Zdrowia, szczególnie dla tych biednych wegetarian i jaroszy, którzy nie jedzą mięsa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego dla jaroszy? No dlatego, że w Ameryce zaczyna się problem z mięsem. No nie tyle problem, co jest kwestia taka, że zaczynają trochę chorować ludzie w tych fabrykach, w tych rzeźniach. No i część właścicieli zaczyna mówić, że będzie jakaś tam redukcja produkcji i Trump wydał rozkaz prezydencki dotyczący obrony narodowej. Co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli jest sytuacja jakaś taka podbramkowa i krytyczna, to Washington, to Biały Dom ma prawo nakazać prywatnym instytucjom, prywatnym przedsiębiorstwom, po prostu dostosować się do wymagań gospodarki wojennej. No tak, taka jest. No może nie wojennej, co obronnej. No problem z tymi firmami to jest taki, że jeżeli oni mają chorych czy najróżniejszego rodzaju sytuacje, no to zamykają, patrzą tam, kto jest chory, no i biorą ludzi na jakiś urlop przymusowy. No bo się boją, że będą skarżeni i dlatego Ministerstwo, powiedzmy, Pracy się w to włączyło i ingerowało, czy zapewniało, że nie będzie żadnych prywatnych skarżeń, bo jeżeli prawnicy by się w to włączyli, no to jest poważna sprawa. Do tego włączyła się także OSHA, no to jest Occupational Safety Health Administration, czyli Ministerstwo Pracy, można nie tyle pracy, co bezpieczeństwa pracy, czyli BHP, takie bezpieczeństwo, higiena pracy, czy tam Sanepid, kiedy sprawdzają te sprawy higieniczne i czystości i tego rodzaju rzeczy. No i oni się w to włączyli i zaczęli sugerować, co te fabryki, czy te rzeźnie powinny robić. Oni mają jakieś najróżniejsze przepisy, których starają się pilnować, no ale dodatkowo powiedzieli, że przy koronie wirusa no, te stanowiska muszą być co 6 stóp, czyli taki wzrost normalnego człowieka, że nie powinni tam być twarzą w twarz ze sobą, także poprzesuwali te wszystkie fabryki. No jest nadzieja, że tam ich badają na koronawirusa. No jest nadzieja, że nawet jeżeli jakiś taki półchory, zanim zrezygnuje z pracy, no to powiedzmy idzie na urlop czy na chorobowe, no, a że te mięso, czy to wszystko, co tam przetwarzają, no to jest wymyte jakimiś chlorkami, nie chlorkami, czy innymi rzeczami. Ultrafioletowe światła też tam wybiją te zarazki. Także, że jest nadzieja, że ludzie będą bezpieczni. No ale Trump właśnie no walczy na wszystkie strony. Między innymi miał spotkanie z takimi małymi przedsiębiorcami i średnimi przedsiębiorcami, gdzie właśnie wspominał, że jest coś takiego jak Paycheck Protection Program, czyli to jest taki program zabezpieczenia czeków na pensję. Czyli jeżeli jakieś tam małe firmy nie mają forsy, żeby płacić, no to mogą dostać pożyczkę, mogą dostać jakieś granty, czyli takie ofiarowane pieniądze, czy dane pieniądze, tyle tylko, żeby nie zwalniali. Trump to wszystko robi, żeby właśnie te firmy się nie zamykały, no bo jest możliwość, że nawet produkcja spadnie tylko do 80%, powiedzmy, tego, co produkowali. Tyson Foods zamknął przetwórnię wieprzowiny w Waterloo w Iowa. Smithfield Foods zamknął też przetwórnię wieprzowiny w południowej Dakocie. W JBS, no to oni tam mieli w Green Bay w Wisconsin, mieli tam 180 przypadków
jakichś zachorowań, no i zatrzymali to. Tyson, ten John Tyson, to on jest szefem tej firmy Tyson Foods, no to on wydrukował, czy zapłacił za ogłoszenia w wielu gazetach takich, pełnostronicowe ogłoszenia w wielu gazetach amerykańskich, że cały ten łańcuch zaopatrzenia żywnościowego możliwe jest, że się rozpada. No to jest poważna sprawa coś takiego zrobić przez właściciela firmy prywatnej. Związki zawodowe pracowników tych pracujących w dziedzinie tej żywnościowej, to jest 1 300 000 ludzi. No i powiedzieli, że około 5 000 ludzi w rzeźniach i 1500 w przetwórniach no, miało do czynienia z koronawirusem. No, częściowo to tam rodziny były zaangażowane, częściowo sami byli chorzy, także to wszystko to powoduje, że są nerwy w tych związkach zawodowych. 20 pracowników w tych rzeźniach i przetwórniach umarło. No tyle tylko trzeba pamiętać, że teraz jest dużo tam oszukaństwa dotyczących tych statystyk, bo na 340 milionów ludzi, no to tak jak większość krajów, no to mniej więcej 1% umiera, czyli 1% to jest 3 400 000 na 12 miesięcy, no to jest powiedzmy 290 000 ludzi umiera w Ameryce miesiąc w miesiąc, tak, także te liczby 1, 2, 3, 3, no to jest ziarenko w tych 290 000 i to trudno powiedzieć, czy oni faktycznie poumierali, no bo ogólnie rzecz biorąc jest taka statystyka, czy faktycznie koronawirusa ich wykańcza. Bandytyzm jest troszeczkę taki, że w niektórych stanach, czy gminach, czy hrabstwach, no to jest tak, że jeżeli ktoś umrze na koronawirusa, no to idą pieniądze z Waszyngtonu, no z podatnika, który płacił, no ale są to pieniądze dawane urzędnikom i politykom, tylko dlatego, że ktoś tam jest zadeklarowany, że ludzie umierają na koronę, że dostaną pomoc. Znane są takie wypadki, gdzie chyba w Pensylwanii ktoś się zachlał na śmierć, no i kazali wpisać lekarzowi, że to jest od korony. No tak, także takich ludzi, no to powinno się powiedzmy ścigać. Cała ta ustawa o produkcji obronnej, no powoduje to, że powiedzmy 3M czy inny General Motors, prezydent nakazał im, żeby przestawili swoją produkcję na produkcję tych masek do twarzy, czy powiedzmy wentylatorów, nie respiratorów. Respirator to czyści, a wentylator powiedzmy powoduje to, że płuca pod ciśnieniem się podnoszą. No czasami mówili, że za dużo tego ciśnienia, no to też nie pomaga. No mięsa dla jednych mięsa za mało, a dla drugich mięsa za dużo. Wszyscy ci wegetarianie, no to są w siódmym niebie, szczególnie, że mogą jeść kotlety bezmięsne, bazowane na jakiejś tam zieleninie. No i te wszystkie proteiny i białka właśnie są z zielska. Sprzedaż tych bezmięsnego mięsa wzrosła o 260% w ciągu ostatnich 8 tygodni, tak licząc rok do roku, a mięsa wzrosło tylko o 30%. Także świeże mięso też ludzie sprzedają czy kupują, ale jednak zielenina idzie w górę. No w Chinach Starbucks zaczął sprzedawać bezmięsne mięso w tych swoich, cokolwiek oni tam oferują, i Kentucky Fried Chicken w Chinach również bezmięsne kurczaki sprzedaje. No to już prawie, że smakuje jak bezmięsne, także teraz jak będzie bezmięsne mięso, no to już w ogóle będzie makabra. W PRL-u socjaliści robili te bary mleczne,
Także były bary mleczne, dlatego że nie było mięsa. No a teraz ludzie z własnej dobrej woli po prostu kupują kotlety koloryzowane tak, żeby powiedzmy ciekły jak mięso, jak krew. No to jest największy kretynizm tego wszystkiego, że oni zrobili wszystko w tych sztucznych kotletach, żeby to wyglądało jak mięso. Beyond Meat, czyli poza mięsem, to jest taka jedna z największych firm, która odgrywa rolę w Ameryce. W lutym to były takie raporty, oni potroili swoją sprzedaż, no ale jednak zysków nie były, a nawet małe straty. No inwestorzy, którzy się podniecają tym, że stoki poszły 44% do góry, no to faktycznie duży wzrost jest, no bo porównując ostatnie parę tygodni tych S&P, czyli te wszystkie 500, czyli tych 500 największych firm amerykańskich, no to giełda spadła o 12%, albo nawet więcej. Koło 6-7 tygodni temu Dow Jones to był 30 tysięcy, 2-3 tygodnie temu to był 2-4 tygodnie temu to był już tam 19 tysięcy, no a dzisiaj już jest 24, także że 30 spadło tam do 19-20, podniosło się do 24. Trzeba pamiętać, że jak Obama odchodził, to było 16 tysięcy, także za Trumpa prawie, że się podwoiło, no a teraz nawet nie spadło do poziomu, jak było za Obamy. No a 24 tysiące, no to jest tylko 20% mniej niż powiedzmy w tym dniu, kiedy zamrozili Amerykę. No inwestorzy muszą pamiętać, że jeżeli chcą się rzucić na te akcje, no to te akcje kosztują teraz 200 razy więcej, czyli ten wartość kapitałowa tego Beyond Meat, te akcje pojedyncze, jak się pomnoży razy ilość tych akcji, no to cała wartość jest 200 razy więcej niż cała ta firma może sprzedać czy produkować, czyli te dochody. Normalnie tam 20, 30, 40 lat temu wartość akcji to była taka, że cokolwiek firma rocznie produkowała, no to akcje na całym rynku to były tak 6-7 razy, 6-7 lat tej produkcji. Kiedy były dotkomy, no to zaczęli to przesuwać, bo mówią, no firma się rozrośnie, firma będzie więcej produkowała, no to ten profit to earnings, czyli zyski do dochodu, to przesunęli na 15, 20, 30. A tutaj z tym poza mięsem jest 200 razy. Jest 200 razy, tak, także spekulacja jest super, super potężna. No faktycznie, jeżeli ktoś kupił rok temu i sprzedał dzisiaj, no to 44% zarobił. No tyle tylko, że to trzeba być zawsze mądrym i kupić tanio, a sprzedać drogo. No to nie ma żadnej tajemnicy, jak zrobić milion dolarów na giełdzie. No po prostu trzeba zastartować z 10 milionami. No poza tym inwestorzy nie mają gdzie inwestować w te bezmięsne mięsa, bo jest taka firma Impossible Foods, czyli niemożliwe jedzenia, która robiła te różne kotlety bezmięsne dla Burger Kinga. Burger King robi też niemożliwe Whoppers, czyli te mielone. No ale też firma prywatna, oni nie sprzedają akcji, to oni nie są na giełdzie. Tak samo Kellogg, czyli te firma, która robi płatki owsiane, też się to wzięła, no ale to jest prywatna. No i Tyson Foods, oni powiedzmy robią troszeczkę tego bezmięsnego mięsa, ale nie w takich dużych ilościach.
Także jakkolwiek smaczne by były te kotlety z zielska, no trzeba pamiętać, że te najróżniejsze kolorki, duża ilość soli, no i różne smaki, no to jednak jest jedno wielkie sztuczydło, także chyba lepiej zjeść prawdziwego mięsa niż to mięso bez mięsa. No mięsa nie zabraknie, brakuje ludzi, no i teraz jedna z tych nauczek przypuszczalnie będzie dla tych fabryk, że zaczną, mają tam dużo robotów i mają dużo automatyzacji, ale teraz spowoduje to, że jeszcze mniej ludzi będzie z tym tasakiem działało te różne mięsa i zaczną się wprowadzanie jeszcze większej ilości robotów, także to niekoniecznie to jest dobre dla tych związków zawodowych, no przypuszczalnie ceny będą niższe, no bo jednak tej roboty tak dużo nie ma. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tutaj jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.